Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry. Bo po nazwisku nie można mówić. Ja już witałem się z tobą. I szanowny panie Janku, chcę powiedzieć tak. Chcę zadać dla pana parę pytań. Można? Proszę bardzo. Czy pan Jan jest podlasianinem? Białoczyczyninem. Od urodzenia. To znaczy urodzenia jestem z Grajewa. Przecięcie wychowanie poza Giżyckiem. Aha. Jaka miejscowość? Kożuchy Wielkie. Aha. Król Jezior, no. No wiem. Proszę pana. Panie Janie. Co pan... Przystąpimy do kuchni teraz. Pytanie. Co pan lubisz spożywać? Na śniadanie, na obiad, na kolację. Inaczej jeść. Przeciętnie kanapkę, jakoś tutaj z kawą. Z kawą. A z czym kanapka? Z kawałkiem kiełbasy, czy pasztetowa, czy nie bądź jaka. To ten i zupa chińska, no. Aha. No to jak ja niedawno też jadłem. A na obiad? Na obiad to się obsługuje w barze. Jak to się mówi, mlecznym, czy nie takim. A żeby pan, ja przepraszam bardzo, przepraszam panie Janie, a żeby pan zamieszkał u mnie, przypuśćmy, nie? Żeby ja nagotował dla pana. Czy pan lubisz placki ziemniaczane? Bardzo lubię, ale tyle, że ja ich słodzę zawsze. Z cukrem to, lubię. Ale ziemniaczane? Tak. Pierwszy raz słyszę, żeby... Nie, bo... Placki ziemniaczane z cukrem, bo ja przepraszam panie Janie, bo my robiliśmy to bez cukru robiliśmy. Nie, ale normalne ja placki. Cukrem posypuję. Ale to pan lubisz inne placki, te placki z mąki, to się posypuje cukrem. Takie. A ja i ziemniaczane tak samo posypuję cukrem. No, jak woli, jak każdy woli, smakują. Każdy woli swój ma gest. Tak. I powiem tak, a co jeszcze wolisz pan? Zupki jakieś na obiad lubisz pan? Zupę, buraczki, sztabiówkę, pomidorowo, ogórkowo. Takie jakieś zupy są ogólnie mało dostępne, żeby nie były organów, nie mieli. Aha, rozumiem. Bo a kaszę lubisz? Kaszę lubię, ryż lubię. Dobrze, to się mówi ryż no, z sosem. Szanowny panie Janie, jeszcze. A na kolację co pan jesz? Na kolację? Czy mleczne zupy lubisz pan? Mleczne zupy lubię z ryżem. Aha, inaczej ryżówka mleczna. Ryżówka mleczna. Rozumiem. Ale nie za bogato, bo na noc, jak to się mówi, człowiek nie może się objadać. No ale trzeba najzdrowsze na noc zjeść zupę mleczną. No, nie najzdrowiej. To jest najzdrowsze, jak to się mówi, do tego, bo mleko daje białko. Tak. Szanowny panie Janie, czy pan chce zamieszkać u mnie? Jakby szef pozwolił, nie ma sprawy. W każdej chwili pozwolę, od razu odpowiadam, w każdej chwili. Pomogę, jak mogę. Aha. Dobra. Jaki pan numer butów nosisz? Ja numer butów noszę, zależy jak pantofle, to 43 lub 42, ale to w zależności od mojej nogi, jak to się mówi, czy spuchnie, czy nie spuchnie. Aha. Dobra. Następne pytanie. Proszę pana, panie Janie, w to nie będę temat pytać. Proszę pana, teraz powiem tak, bo ludzie... często i gęsto do mnie dzwonią i pytają się, dlaczego pan nie przychodzisz do mnie? Ja już dla szefa mogę odpowiedzieć na te pytania z tego względu, że tu jest dla mnie z centrum Białegostoku trochę dojechać, to jest kawałek drogi. Tutaj jak przyjadę do pana na wyżej o 20, to może pan albo wpuści, albo nie wpuści. Ma też swoje zajęcia. No a pan teraz gdzieś pracujesz? Teraz nie, pracuję nie. Ogółem jak się da i kto poprosi mnie. Aha. Dorywczo. Dorywczo pracuję. Tak. To będziesz pan u mnie mieszkać i będziesz pan pracować. Na etacie. Proszę? Na etacie.
Nie słyszę? Na etacie. No, na etacie będziesz pan. No, nie ma sprawy porąbać drzewko tutaj go. Etat gospodarczy. Proszę pana, i szykuje się dla pana miejsce. I będziesz pan gdzieś tak po 20 będziesz pan mieszkać u mnie. Czy ja mógłbym, ale to już będzie poza kamerą zadawane pytania, bo to nie można na kamerze nagrywać nawet. A pan mieszka w Białymstoku? Ja teraz w Białymstoku mieszkam pod mostem. A pod mostem, tak? Pod którym? A pod to którym? Który się trafi. Aha. Dobra, to ja będę brać się za ostro za porządki i może wcześniej, proszę pana, pan przyjdziesz do mnie i pan zamieszkasz. No, nie ma sprawy. Dobra? Okej. Okay. Tylko tak, pod takim warunkiem, że panie Janie, EU, bo po nazwisku nie można, bo to jest RODO. RODO. To nie, ale EU mogę mówić. Tak jak tu mogę mówić Krzysztof N. A tu mogę robić, mówić Robert G. To nie jest zabronione. A tu mogę mówić Wojciech S. Krzysztof K. K. Jan L. Tak. To już powiedziałem. Andrzej N. Też Andrzej. Darek P. G. P. G. G. Tak mogę mówić do wszystkich, dlatego że jest RODO. I adresów nie można podawać. I dobra, czy jutro, panie Janie, tak. Na taką próbę mógłby pan przyjechać na godzinę 9 do mnie? Rano. Tak.